Szanowni Państwo, w tej sekundzie odstawiłem na zjeździe Kostomłoty! Powtórzcie, Kostomłoty! Kostomłoty. Wcześniej był Gościsław i Jarosław, także na Jarosławie nie stajemy. Odstawiłem widza, który był ze mną jakiś czas temu po samochód. Nabył piękną sztukę. Czy to jest dobry zjazd na Wrocław, żeby się pan Romek nie po... dolił? Uuu, całe szczęście. Nabył piękną sztukę. Przy czym na tym samym wyjeździe był taki pan, który handlował tam w Polsce. Mówi: panie Zalewski, ja chciałem tam przyjechać swoim autem, ja to ogarnę sobie. Pan mi go pokażesz, gdzie co, ja tutaj przy nas zapłacę pieniądz. Dawaj pan pieniądz! A ten chłopak jako nieopierzony chciał sobie kupić autko, sprzedać, zarobić. Był pierwszy raz, kompletnie nie mając pojęcia o handlu. I tak sobie po tych placach łaziliśmy. Pan zawodowy handlarz, handlujący po Polsce, będący być może nie pierwszy raz na libańsko-berlińskich. I młody, sympatyczny młodzieniec, który tak, kurde, tyle tysięcy aut, szaleństwo. I nadszedł czas, zobaczywszy Golf 6 generacji, kolor taki mokka, brązik, taki naprawdę, ale jaśniejszy 3 tony w metalicu. Zerkam ci ja na niego, jedna rurka z tyłu, czyli mówię 105-konny dieselek. Przez szybkę, o, nawigacja, półskórka, wersja Match, albo Gol, albo która z tych takich wypasowych, parconik przód, parconik tył, panoramka, nawigatorek na ekraniku, zacne cale. Pan zawodowy handlarz tam paznokciem, oto moto, chodźmy stąd, mówi do nas. Ale mówię młodzieńcowi: ono tu! Rzuć nogałką swoją oczną. Uwaga, kabriolet. 10 stopni. Kabriolet. 10,5 stopnia. BMW to zobowiązuje. Brawo. Rzuć nogałką oczną swoją na kolorystykę, na wyposażenie, na zapach w środku, na czystość foteli, na kierownicę. Tempomatem. Zwróć uwagę, że panoramka. Parconik przód, tył, nawigatorek. Zwróć uwagę na kwotę. 5300 euro. Za 12 rok. Wiadomo, Golf 6. Tak się składa od szybkości. Nieskazitelnie piękny, jak się okazało, oko panoramka to jest kolejne wampiry. Szukam dla widza z klimatyzacją, żeby była 70. Niestety żadna do tej pory klimatyzacji nie posiadała. Miernika, lakieru. Że jest bez wypadku na kierowaniu, przebieg zacny, potwierdzony serwisami. Nie zagadujcie. Zapraszamy już niedługo na grilla. Może na dziś nam odszedł, dubał nosi, a my tydzień, dwa już to będzie. Jazda próbna. Wyczyścimy, tak, podjeżdżamy, płacimy. Ogarniemy. Jako że auto było kupione przed dzień wcześniej, nie był jeszcze tak zwany wymeldowany. I Abdulaszek mówi, że dwa dni ogarnia małe briefing z piecząteczką, nas za tydzień Krzysztof zabiera, wysyła zainteresowanemu, czy zawozi. Komplecik jest, widzu, pompa, nieźle. Za tydzień ja zajeżdżam, pan Paweł oczywiście zawiózł auto wzorowo na Kostomłoty, powtórzcie, na Kostomłoty do pana szanownego. I teraz cała historia, której chciałem, więc zwrócić cię uwagę, historia będzie o Poczcie Polskiej. Dzwonię do widzu, halo, za tydzień jak byłem, mam ten mały brief wymeldowania, Abdulaszek wymeldował, mam wszystko, może ci na Kostomłoty podwiozę, tam gdzie się spotykamy, gdzie się zabieram. A nie, to proście panie Krzysztofie, pocztą za poleconym tam piecząteczka. Dobra. Bo się okazuje, widzę, że Kostomłoty ma kawałeczek, musiałby dojechać. Ja na drugi dzień, piecząteczka, polecony, 4 koperty zapakowane, 15 potwierdzeń. I tutaj właśnie historia, do której chciałem nawiązać. Poczta Polska versus listonosz, versus widz, versus brief. Otóż listonosz po miesiącu jakby nie otrzymania tego listu, okazuje się, że listonosz zgubił całą korespondencję z jakiegoś odcinka, z jakiegoś dnia, z jakiegoś czasu okresu. Tak, listonosz niosący już tam pocztę do widzu na Kostomłoty. Powtórzcie. Dziękuję. Nie Gościsław, zjazd wcześniej, i Jarosław, natomiast Kostomłoty. Takie nazwy są na polskie. Prawie jak Szczebrzeszyn, kurde. W filmie, jak rozpętałem II wojnę światową, Kostomłoty.
niemiecki oficer nie wymówiłby w życiu. Gmina Łękowinki, jakbyś było. Haha, nieźle. Franek Dolas to sobie wykombinował. Proszę Państwa, listonosz gubi jebaniutki całą korespondencję, w tym ten brief. Ja na moją pocztę idę, sprawdzam. Jest. Na Kostomłotach, już w okolicach biega listonosz. Widzu potwierdza na sobie, u siebie na placu, że listonosz zgubił. Poczta główna z okolic Kostomłoty mówi do pana szanownego widza: pan pisze reklamację. Widz mówi: ale co mi doda? No pan napisze, rozpatrzymy. Mija tydzień, dwa, trzeci, piąty. Napisał reklamację, opisał swoje uczucia, że chciał auto, że bum bum pojeździć, bądź chce sprzedać, zarobić. A listonosz mówi: no zgubiłem i tyle mi możecie zrobić. Pełny Kozakiewicz. Poczta Polska również mówi: no pan napisał odwołanie, ale wie pan, my tego nie mamy, to możecie nam... Tak działa Poczta Polska w tym kraju, mlekiem i miodem płynącym. Jaki to kraj? A! Polska Rzeczpospolita Ludowa, tak? Tak, tak, cofamy się na wielu płaszczyznach, cofamy się w pizdu w lata 60. i 70. do dziadostwa, jakie było wtedy. I Poczta Polska właśnie mówi: i tyle nam pan może zrobić. A co ja mam teraz, proszę państwa, ale jak to Poczta Polska? Panie naczelniku, panie kierowniku, panie listonoszu, panie listonoszu. No nie mamy, zgubił, teraz to pan może... Ale ja marzyłem, żeby samochodem, że sześć biegów, dziewczynę chcieli teściową przewieźć, a tak bez tego dokumentu niestety nie mogę zameldować. Szczęście w tym całym nieszczęściu widzu zapozna podczas tej całej eskapady. Ja oczywiście próbowałem odzyskać brief przez pana Abdullaha szanownego z komisu, ale widzu szczęśliwie wcześniej ogarnął briefy. Autko zarejestrował, pogonił do ludzi. Zachwycony był szelestem. Mocno, mocno plus. I dzwoni, klika: o, złapawszy pana leweciarza. Pana, o, to nie naszego pana Pawełka. Na dwie policyjne migające samochody osobowe, złapawszy pana leweciarza na podwójnej lawecie. Już bym to zgłosił na sikole, mam akurat nieaktywnego. I widzę, do mnie dzwoni: panie Krzysztofie, pogoniłem. W międzyczasie jeszcze widzowie ładną korsinkę wyhaczyłem w 9 roku. Naprawdę doposażoną, jakaś wersja na 110-lecie Corsy. Pu, opla! Widzę, dziś był ze mną po raz drugi, ale zwróćcie uwagę o tej poczcie, że poczta nie jest państwowa Poczta Polska. Jest jak w komunizmie, niezgodna zaufania ta poczta nasza. Tak dosłownie potraktowali pana szanownego. Wie pan co, no nie mamy tego dokumentu, no bo zgubił listonosz, nie wiadomo czy pania u cygana, czy pania u cygana do rana, ale pan, nie mamy tego i takich, ale buły, nie, słabizna jednak, muszę podpompować jutro. No i tyle, dzisiaj widzu był znów, troszkę połaziliśmy, kupił coś fantastycznego, znowu 1.4 turbo tym razem, będzie zachwycony, na półskórce, na tempomacie, 95 tysięcy przebiegu. Parktronik przód, parktronik tył, ksenonik. Siedzonka grzane, bardzo grzane się okazało. Kierownica co? Podgrzewana. 12 rok, Mokka, tu nie Mokka, Meriva, też na M. 1.4 turbo. Zobaczycie filmik, piękna. I co? Serwisy, 95 tysięcy nalatane. Serwisy oczywiście i jaki lakier? Oryginalny w pierwszym malowaniu. Lecieliśmy z widzem na dwa mierniki oczywiście. Moje są nieskalibrowane. Żartuję. Już bez paniki tam konkurencji. Złodziej, nie ten Zaremski, nie. A listonosz mówi: tyle mi pan możesz. Proszę państwa, przyszła wiosna, euro potaniało. Paliwo tankowałem ci poniżej 8 zł. Wyobraźcie sobie na... Właściwie przed, nie na, przed granicą. Ostatnio lałem 8,39, dziś lałem 8, chyba 89, ale obniżyli. I tak jest różnica 70 groszy pomiędzy ceną, jaką leję u siebie. I nie leję z tira, z korka na parkingu, na lewo, tylko leję, bo proszę ja was, na CP-nie autoryzowanym dealerskim jakimś. Ostatnio jak rzuciłem filmik o tym, że tankuje tak 8,39 na tej granicy, jeden z widzów sympatycznych zadzwonił: panie Krzysztofie, przecież 10 km wcześniej jest zjazd,
pan sobie wiadukcikiem, pod wiadukcikiem góreczką, 5 minutek. Orlenik tam, przypomnę, 10 groszy taniej. Mówię, widz, słuchaj, no jak ja zalewam 30 litrów, to to 10 groszy, to nam tam minister obniżył. Pozdrawiam pana ministra uprzejmie i jego kumpli z roboty. To ja mam na 30 litrach mam 3 złote do przodu. To nie ma sensu zjeżdżać, głównie żeby wiadukcikiem za drzewkami. Tempomat wyłączyłem. Między te trzy buczki szkoda zjeżdżać. Lać po trasie. 10 groszy obniżki na 30 litrach to naprawdę 3 złote i nie będzie mniej. 11 minut już gadam, ja pierdzielę. Pozdrawiam Pocztę Polską, pana listonosza, który zgubił bardzo ważną przesyłkę. Ciekawe, co jeszcze skubany zgubił. Brief szczęśliwie się odzyskało. Jeżeli zgubił jeszcze coś bardziej komuś ważnego, to bania u cygana totalna. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam znakiem Batmana. Cześć.